Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, witamy. Witam Cię Justynko moja. Witaj żoną Bartku. Kuchana. Witaj. Ja jestem mężem Justynki, a Justynka jest moją żoną. No i bardzo serdecznie witamy wszystkich na serii, na którą namówiłem moją kochaną żonę, żeby wspólnie ze mną ponagrywała. Zawsze marzyłem o tym, żeby Justyna nauczyła się programować, bo wiem, że ma talent, do tego, chociaż ona się do tego nie przyzna, no i pomyślałem, że teraz jest dobry moment, żebyśmy coś takiego mogli porobić, bo wreszcie jest trochę więcej czasu w naszym życiu, może, czy nie? No, o, różnie dwie. z tym jest, ale kiedy jak nie teraz, więc pomyślałem, że pouczę cię programowania, ty się zgodziłaś, jak się dowiedziałaś, że to będzie publiczne, to jeszcze tak troszkę miałaś wątpliwości, ale w sumie jesteśmy i zaczynamy, no właśnie i zanim przejdziemy w ogóle do nauki, a mam nadzieję, że zaraz tak się stanie, to chciałbym Wam szybko opowiedzieć czym my się będziemy tutaj zajmować, ale zanim przejdę do tego, bo nie wiem gdzie mam te notatki z tym co napisałem, czym będziemy się zajmować, to opowiem Wam o tym kim jesteśmy i, i w ogóle. Ale zanim jeszcze o tym, to powiem wam, dlaczego nas słabo widać, ponieważ trochę dzisiaj na spontanie zaczynamy i te rzeczy jeszcze nie udało ich się wszystkich tutaj wyregulować, i kamerka będzie inna musiała być i w ogóle. Natomiast nie będzie nam to przeszkadzać. A i trochę mikrofon może nam tutaj czasami dawać dziwne odgłosy. No dobra, więc najpierw Justynko może byś powiedziała, jeżeli masz ochotę, trzy zdania o sobie, dosłownie trzy. Żartujesz sobie ze mnie. Nie, no, to ja za ciebie powiem. To jesteś generalnie yy, skończyłaś germanistykę. Yy, na szczęście nie pracujesz w tym zawodzie. Yy, tak. tak. No i może tyle. No jesteś mamą jeszcze yy, dwójki wspaniałych dzieci. Yy, no i właśnie, i teraz między innymi odpowiadasz za przeprowadzkę, yy, którą organizujemy do naszego nowego mieszkania. Najpierw wykończenie mieszkania. Wykończenie to mieszkania. też jeszcze. O. Tak. I w dobie dzisiejszych cen również wykończenie portfela. Ale co tam? No dobra. O, trochę mnie lepiej chyba wyszły. No. no ta kamera też jest fantastyczna. Dobra. Jak będzie wyglądała nasza nauka, czego będziemy się uczyć? Będziemy się uczyć frontu nie tylko co to oznacza i dla kogo to jest. Oznacza to, że jest na zaczyna naukę od zupełnego zera, czyli jeżeli wy jesteście na poziomie zupełne zero, to serdecznie zapraszamy. Uczymy od zera. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Mamy nadzieję, że będzie to szło dosyć dynamicznie, także ci z was, którzy nie uczą się od zera, nie chcą się uczyć od zera, za kilka tygodni, kilkanaście będą mogli do nas dołączyć. Czego będziemy się uczyli? Zaczniemy, będziemy uczyli się w modułach. I pierwszy moduł to będą takie podstawy, zupełne podstawy, HTML, -a, CSS. -a. Może trochę JavaScriptu, czyli takich podstawowych technologii do budowania stron internetowych. Natomiast będziemy też dużo stawiać tutaj na różnego rodzaju narzędzia, które są niezbędne. W pracy front-end dewelopera, na przykład takie jak preprocesor SaaS, na przykład WebPack, na przykład Git i GitHub, na przykład ESLint i konwencja bm Na przykład dużo jest takich rzeczy, które gdzieś się tutaj pojawią, które nie są, może brzmią dzisiaj dziwnie, ale są bardzo fajne i przydatne, prawda? Justyna. Tak jest. Wierzysz mi na słowo. Czy mam nadzieję? <noise> no dokładnie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Więc będzie to wyglądało w ten sposób, że zaczniemy sobie od budowy jakichś tam stronek internetowych, które też będziemy trochę hostować. Żeby się nauczyć hostować, ale to w mniejszym stopniu na razie. Przejdziemy do JavaScriptu. Później będziemy robić jeszcze ładniejsze stronki internetowe z JavaScriptem. Później przejdziemy do JavaScriptu zaawansowanego. Później zrobimy sobie trochę backendu, później przejdziemy do TypeScriptu, takiej pe pe pewnego rodzaju wersji JavaScriptu, nadbudowy JavaScriptu. Jak nie wiecie, to się nie przejmujcie. No i wreszcie przejdziemy do Reacta. I mam nadzieję, że to jest plan na ten rok. Yy, ja się właśnie i... tego dowiedziałam, jaki jest plan. Tak, to, jest plan na ten, to znaczy nie na ten, którym my to mówimy, 2021, bo on się kończy, tylko na 2022. I wszystko to przy założeniu, że widzimy się dwa razy w tygodniu, po mniej więcej godzince, we wtorki i w czwartki. No i właśnie, poza oczywiście, już tu uprzedzamy, żeby nie było zdziwienia, w lipcu i sierpniu nie nagrywamy. Nie nagrywamy Super. w lipcu i sierpniu. To też się cieszy. Widzicie, mówiłem, że jakieś pozytywy będą też. No, i mam nadzieję też, że być może w tym roku, a być może w przyszłym, już z pomocą Justyny też zobaczymy. No właśnie, takie narzędzie znaczy, potworzymy sobie gierki w takim narzędziu Adobe, które się nazywa Animate, ale to może nie ma co o tym mówić. Chodzi mi o to, że kiedyś stworzyłaś grę swoją, za którą nawet klient tak. zapłacił, nie znając w ogóle tam praktycznie nic. No, okej. Okay. Kiedyś, kiedyś przejrzałaś książkę do Action Scriptu, to jeszcze zupełnie taka powiedzmy technologia zbliżona do JavaScriptu, która już dzisiaj nie funkcjonuje, ale to nieważne, 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 w każdym razie zaczynamy zupełnie od zera, bo tak naprawdę się ani, ani w sposób amatorski, ani komercyjny tym nie zajmowałaś, tak? poza tym jednym Dokładnie. przypadkiem, gdzie nie wiadomo jak stworzyła grę, z animacją, ze wszystkim, coś wspaniałego, może kiedyś pokażemy, może nie, zobaczymy. No dobra, więc właściwie tyle tytułem wstępu, więc już wiecie, że możecie się z nami spotykać wtorki, czwarki. Idealnie byłoby, gdybyśmy mogli się spotykać codziennie, ale to i dla nas, i dla was byłoby za dużo, prawda? Dokładnie. To już byśmy ten, ale taka prawda, że gdyby codziennie się tą godzinkę pouczyć, to myślę, że w rok to już by, byłby kozak Justynka, a tak ten. Ale i tak myślę. No, no że... trzeba się uczyć pozostałe dni, poza tym wtorkiem i czwartkiem. Można, się... ale jak cię znam, to, to nie, nie będzie no, na to nie Więc nie, nie oszukujmy się, że będziesz się uczyć pozostałe dni. Jak ktoś ma ochotę, to, to jak najbardziej. Ja od ciebie tego nie wymagam. Wystarczy, że będziesz ze mną tutaj, w tym miejscu. No i właśnie. I teraz y, jeszcze mam dla Was inne fajne informacje, zanim przejdziemy, bo jeszcze nie zaczęliśmy tej nauki. Y, Kolejną bardzo ciekawą informacją jest to, że widzicie tutaj taki, taką nazwę frontowcy nad nami. Yy, oczywiście yy, to, co robimy, jest w ramach takiego szerszego projektu frontowcy, w którym też przede wszystkim zaangażowany będzie jeszcze Jakub z programistycznych Świrów, yy, będzie zaangażowany Bartek Kaczor. Yy, który do tej pory nie był za bardzo zaangażowany w sensie w swoją, swoją edukację czy edukację innych osób, bo w swoją to na pewno był. I Bartek będzie przygotował trochę bardziej zaawansowane tematy związane z taką ścieżką mobile, ale to już w przyszłym roku, czyli React Native będzie Was uczył też w takich modułach. No i Kuba, co będzie uczył Kuba, to się przekonacie, jak już. Będzie, będziemy chcieli to ogłosić, to ogłosimy. No i wszystkiego będziecie mogli się uczyć. Yy, dodam tutaj, co może ucieszyć wszystkich: za free! Będziecie mogli. A, widzicie. Dobra. No to ten, to jest tylko to. Ja, czy masz jakieś pytania, do te, na które ja być może nie odpowiedziałem, a które, albo które się pojawiły w Twojej głowie? Nie, w tym momencie nie. W tym momencie nie. Yy, a, no i ostatnia rzecz, czekamy też na wasz feedback. Generalnie wszystko jest to nagrywane na bieżąco. Nie to, że nagraliśmy to 10 lat temu i teraz dopiero publikujemy, że tam to na ten. Tylko na bieżąco nawet 10 więc... dni temu. Tak, nawet dzisiaj jak wy to oglądacie. W sensie, że dzisiaj to oglądacie w momencie, w którym my to wrzucimy, tym samym dniu to nagrywamy. Więc tak wygląda ta nasza sytuacja. I teraz tak, Justynko, ja będę, przepraszam, że tak mówię, zmiękczamy. Ale ja mówię, Justynko, prawda? Tak na co dzień, więc. Ja nie e, będę zwiększać. Tak, ty nie musisz. Natomiast słuchajcie, pokazuję. O, pokazuje coś, na czym będziemy pracować. Czyli mamy taki program, który nazywa się Visual Studio Code. No i ten program jakby pozwala nam pracować tutaj online na pulpicie Justyny. Na, a po co ci ma przypominać później? Trzeba było, żebyś nie. nie przypominał. I teraz ja jestem tutaj podłączony również do twojej sesji, prawda? Tak. Czyli tutaj ty pracując nad projektem w Visual Studio Code. Będzie, będę mógł razem z tobą coś napisać. No bo teraz zobaczcie, jeżeli coś tutaj widzicie, no to ja napisałem na tutaj właśnie u Justyny. Okej, okay, tak to wygląda, prawda? Tak. Justyna, czy moglibyśmy, bo zaraz przejdziemy oczywiście do nauki, zaczniemy ją od podstaw i sobie pewne rzeczy zainstalujemy, natomiast w tym wypadku jeszcze powiedz mi, czy masz jakąś przeglądarkę? Też. Mam jakąś przeglądarkę. Dobrze, jak masz przeglądarkę, masz Visual Studio Code, to wszystko, czego potrzeba, więc y, to intro y, możemy uznać za, y, za skończone, zakończone. I w tym momencie przechodzimy już do nauki. Myślałem, że zajmie nam to spół godziny takie powitanie, a z tobą szybko no to... ciach wach, i już wszystko byś mi nie dała tutaj przez tyle przez mam tak do powiedzenia. No, jeszcze zobaczymy. Jeszcze mnie tu zagadasz zaraz. No ale dobra. Mamy Google, bardzo potrzebny. I teraz pozwólcie, że na chwilkę ja tutaj zamienię tego streama na swojego streama i przejdziemy do wybór języka. Co to za wybór języka? My nie chcemy wybierać języka. Tylko my chcemy zainstalować sobie Visual Studio Code. Czyli, jeżeli wpiszecie sobie teraz VSC, to będziecie mieli Visual Studio Code, możecie sobie przejść na tą stronę. Ja spróbuję. Widzę, że troszkę dużo osób w tym momencie weszło ją pobrać, bo wolniej chodziło. No i teraz, w zależności od tego, jaki tam system macie, na przykład ja mam tutaj Windowsa, to mogę sobie pobrać Windowsa i zainstalować Visual Studio Code. No, jego instalacja jest banalnie prosta bo wystarczy wcisnąć plik, który się pobierze i wszystko się tam zainstaluje. My już mamy zainstalowane Visual Studio Code, więc zakładamy, że wy też bez problemu będziecie w stanie to zrobić. To jakieś niepowodzenie, błąd sieci, a mam zainstalowane, więc pobieracie sobie wersję. Jak już sobie zainstalujecie wszystko, no to zobaczycie wtedy właśnie oto. Czyli właśnie Nasz Visual Studio Code. I teraz, Justyno, tak szczerze, czy ty pracowałaś już kiedyś z Visual Studio Code? Nie. Nie, fantastycznie. To dobrze, bo jakbyś odpowiedziała tak, to byłoby niedobrze. Yy, więc teraz. Znaczy, yy, oglądałam na film. Tak, więc teraz, jak gdybyś mogła yy, ten indeks HTML spróbować zamknąć, ten plik tutaj, który masz na górze. Tak, OK, X. Widzimy, zamykamy coś tam się, don't save. Pyta, czy chcemy zapisać, czy nie chcemy. My nie chcemy, don't save. Dobra. I teraz, w momencie, w którym Wy pierwszy raz wejdziecie na Visual Studio Code po jego zainstalowaniu w domyślnych tam opcjach, zobaczycie taki ekran powitalny. Visual Studio Code już na dzisiaj oferuje Wam wersję polską, również, czyli menu po polsku i tak dalej. Natomiast my zachęcamy do używania angielskiego, nie ma tu jakichś trudnych bardzo rzeczy, prawda. Nie ma bardzo trudnych rzeczy, więc a jak jakieś będą, to sobie je wyjaśnimy. No i na ekranie powitalnym New File, Open File, Open Folder. OK. Jeżeli mieliśmy recent jakieś pracowaliśmy do tej pory na jakichś rzeczach, widać, że nie pracowałaś, bo tutaj nic Ci nie poleca, to, 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 to tyle. Teraz za pomocą Ctrl plus Ctrl minus, gdybyś mogła użyć Ctrl plus, Ctrl minus. Możecie zobaczyć się sobie, zwiększyć, zmniejszyć yy, i tak naprawdę ustalić to, co tam potrzebujecie. Myślę, że ten widok jest dla nas jak najbardziej w tym momencie wystarczający. I u Ciebie, Justyna, to wynika też, że ja wczoraj wszedłem na Twój komputer yy, i ten Visual Studio Code zainstalowałem, yy, nic tam nie robiłem, poza jego instalacją. Stworzyłem yy, po prostu folder lekcja pierwsza i indeks HTML, prawda? Gdybyśmy teraz chcieli. Yy, jakby wykasować te rzeczy, bo teraz widzicie, tak naprawdę co my tam mamy? Mamy moduł, prawda Justynko, po lewej stronie zobacz. Explorer, tak. czyli nasz Explorer tak. znamy, Windows Explorer, Explorator, czy tamtego, tam, no to czyli to, co mamy otwarte. I w tym momencie ty masz też coś takiego jak file, nie? Jeżeli wejdziesz sobie w file. Na górze w menu, to możesz oczywiście open folder wybrać, czy, mhm. czyli stworzyć sobie jakiś folder w Windowsie, na przykład, i go tutaj otworzyć. Weźmy open folder, OK, naciśnijmy to. No i zobacz, masz tutaj moduł podstawowy, który ja wczoraj stworzyłem na twoim dysku. Mhm. To zakładam, że wszyscy umiemy, dysk lokalny, akurat u Ciebie dysk D, stworzyłem folder frontowcy i stworzyłem moduł podstawowy, na którym będziemy sobie pracować, prawda? Co więcej, tak. jak wejdziesz teraz do tego modułu podstawowego, to zobaczysz pewnie tam lekcja pierwsza. OK, jeżeli byś chciała teraz, żeby tylko w Twoim tutaj obszarze roboczym była lekcja pierwsza, no to wybrałabyś folder, lekcja pierwsza. No to wybierzmy ten. Wybierz folder, mhm. lekcja pierwsza. I wybierz folder, mamy poniżej. O. Ja dostałem w tym momencie informację, że zostałem rozłączony od Ciebie w tym momencie, no trudno liczę na to, że połączymy się ponownie, gdybyś teraz mogła jeszcze raz wziąć live share, tak żebyśmy się mogli połączyć, tu po lewej stronie, tak. na dole mhm. live share i w tym momencie on tam szuka sesję, stworzył został już skopiowany no nie musisz kopiować, bo już skopiowany i przeszli mhm. mi, wyszli do mnie, ale nie read only, bo będę chciał też popracować więc tylko i wyłącznie na czacie przeszli mi link, do ciebie, czyli tutaj, mhm. czy poprzez messengera, oczywiście wolę, żebyś mi go przesłała na naszym czacie naszego streamu. Mhm. Nic się nie stało, no na tak. czasie naszego streamu będę mógł sobie go wtedy otworzyć. I to, co my teraz robimy, nie musisz tego wiedzieć, nawet co robimy, chodzi o to, że Visual Studio Code umożliwia nam właśnie taką wspólną pracę. Okej okay. ja sobie już to te, dzięki Tobie dostałem tego linka, otworzyłem sobie tego linka i zaraz zobaczę to, co mamy otwarte. Czyli w naszym wypadku będzie to lekcja pierwsza, prawda? I co tam tak. mamy? Czy, I mamy plik index.html. Czy mogłabyś usunąć ten plik index.html? Tak, żebyśmy się pouczyli. Tak standardowo. Pewnie wcisnęłaś delete, prawda? Tak. Ok, to usuńmy. I teraz tak naprawdę zaczynamy pracę wszyscy razem. Usunęliśmy, pozbyliśmy się tego elementu. No dobra, ja już dostałem informację, że indeks kasowany, czyli teraz pierwszy raz kiedy otworzycie swój Visual studio code i otworzycie jakiś folder, to zobaczycie mniej więcej coś takiego. Stwórzmy za pomocą na przykład prawym przyciskiem myszy na menu, najeżdżając tutaj po lewej stronie ten nasz obszar roboczy, ten explorer. Stwórzmy sobie prawy przycisk myszy i new file. Stworzymy sobie co? Plik index.html. Sami tworzymy najpierw plik. Mówiąc jego rozszerzenie, bardzo często rozszerzenie zawiera informacje dla programu, dla przeglądarka też jest programem, z jakim typem pliku, kodu ma ona do czynienia. I podstawowym plikiem w internecie, podstawowym kodem w internecie jest właśnie HTML. HTML. HTML buduje nam strukturę naszej strony. HTML, można powiedzieć, stoi u podstaw tworzenia stron internetowych, a jednocześnie zajmuje nam najmniej czasu, żeby go używać, ponieważ cała logika naszego, naszej strony internetowej, cały jej wygląd, niemal cały jej wygląd, jest tworzony w CSS-ie, a ta logika, jakby zachowanie interakcji, jest już programowane w JavaScript. Więc mamy ten HTML, prawda? HTML. Pierwsza rzecz, stworzyliśmy sobie plik index.html, ponieważ taka nazwa jest domyślna. Jeżeli gdzieś teraz, na przykład, wpisujemy jakąś stronę internetową, czyli domenę, jakąś byśmy wpisali, no to bardzo możliwe, że wysyłając, zaraz sobie to powiemy, takie zapytanie z przeglądarki, właśnie na serwer, ona pobierze tą, ten plik index.html, czy zostanie zwrócony ten plik index.html. Do tego sobie przejdziemy, więc na spokojnie. Natomiast Teraz chciałbym, żebyśmy zrobili jakąkolwiek rzecz, czyli napisali tutaj cokolwiek. Standardowo jest tak, że piszemy Witaj świecie. Napiszmy sobie Witaj świecie. Jak widzicie, mikrofon jest bardzo dobry, zbiera pisanie justyniów na mocno, mocno, co oznacza, że talent ma. Mocno tutaj wali w te klawisze. Mamy Witaj świecie. Zróbmy Ctrl S. Ctrl S na górze zobaczcie jest taka kropka w Visual Studio Code. Ona jest w dwóch miejscach, jest w pasku na górze i w indeks html się pojawiła. To było informacje że okej, okay, masz coś nowego i to nie jest jeszcze zapisane. Ctrl S nam zapisało tą informację. Prawda? Więc ok. Dobra, widzicie nawet moja tutaj, że ja jestem na tym samym pliku, prawda? Mogę sobie coś kliknąć, witaj świecie. Wspaniale to barki bo to jestem właśnie ja. żeby nie było wątpliwości. No dobra. I teraz, Justyna, gdybyśmy chcieli sprawdzić to, co napisaliśmy tutaj w pliku index.html, co, co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy znaleźć ten plik na Twoim komputerze. Na przykład, klikając prawym przyciskiem myszki na plik index.html, zobacz, jak klikniesz. Ten po lewej stronie, tak, dokładnie. Możesz zobaczyć, masz tutaj, znajdź go w File Explorerze. Ok, mm -hmm. naciśnijmy to. Otworzy nam się znowu Windows, yy, czyli po prostu folder, w którym on się znajduje, i spróbujmy kliknąć indeks który tutaj jest. Po prostu go otworzyć, tak jak często klikamy w jakiś program i go otwieramy. Tutaj zobaczcie, yy, przeglądarka domyślnie otworzyła nam ten plik i ona sobie z nim bez problemu poradziła. Yy, jakbyś mogła tutaj parę razy Ctrl żebyśmy dokładnie widzieli, co tutaj się stało. Widzicie, ta treść, witaj świecie, została wyświetlona również na stronie internetowej. Można powiedzieć w pewien sposób, oczywiście, w uproszczeniu, że stworzyliśmy pierwszą stronę internetową. I gdybyśmy cofnęli się 30 lat temu, albo troszkę więcej, to ktoś mógłby powiedzieć, wow, to ma przyszłość. Dzisiejszej perspektywy może być inaczej. Natomiast warto zwrócić uwagę, że zobaczymy: mamy białe tło, mamy czarny, czarny font, czyli kolor tego fontu, mamy jakiś yy, określony font, czyli tą tak zwaną czcionkę. Yy, wszystko to jakby domyślnie zostało wyświetlone w takim, a nie innym wariancie. No dobra, więc wróćmy, proszę, do naszego Visual Studio Code. A może jeszcze zanim zobaczysz, czy mogłabyś przeczytać, jakie tam mamy na górze. Ten adres w pasku. Bo zobaczcie, tak jak w pasku do tej pory znamy to wszyscy, wpisujemy adres na przykład domeny. Najczęściej adres domeny wpisujemy, tak tutaj tym adresem jest co ścieżka do tego pliku konkretnego. Tak jest. Tak jest. Dokładnie. Dokładnie. Więc to też jest jakby adres docelowy, traktowany tutaj bezpośrednio u nas. No dobra, wróćmy do Visual Studio Code. I do tej pory. Super, i do tej pory było tak, że yy, otworzyliśmy to w przeglądarce. Natomiast jak spojrzycie po lewej stronie naszego Visual Studio Code i Ty już na spojrzysz, to zobaczycie, że mamy tutaj różne zakładki po lewej stronie, prawda? Jest mm -hmm. najpierw dokument, czyli zobaczcie na górze, mamy to, co jesteśmy teraz, mamy dokument. Dobra. Co mamy dalej? Mamy jakieś wyszukiwanie. No dobrze, to może później. Mamy Source Control. To też będzie później podczas naszego kursu. Idźmy dalej. Debugowanie, jakiś robak jest, też pomijamy na razie. Zejdźmy niżej i to nas interesuje. Zobaczcie, extensions, czyli rozszerzenia. I tutaj możemy rozbudować nasz Visual Studio Code o rzeczy, których potrzebujemy. Na tym etapie my rozbudowaliśmy nasz Visual Studio Code, tylko wciśnijmy może to extensions. Mhm. Na tym etapie my rozbudowaliśmy Visual Studio Coast, tylko o dodatek live share, który normalnie dla Was nie będzie w tym momencie kompletnie do niczego potrzebny. My go użyliśmy tylko po to, żebym ja mógł teraz narobić tutaj Justynie Enterów na przykład, czyli przejść do nowych wierszy. Prawda? To jest ten Dobrze. dodatek, który pozwala mi, pracując w innym miejscu na świecie, pracować razem z Justyną. Yy, okej okay, collaboration, to bardzo ładne słowo. Yy, tak, kolaboracja, wiemy, wojna i te sprawy. Yy, ale teraz skupmy się już na programowaniu i mamy ten dodatek. I mamy tutaj zainstalowany dodatek Liveshare. Share, ale zobacz, niżej mamy jakieś dodatki recommended. Co to, co to mhm. tam jest? ja Akurat u mnie zasłaniamy my w tym momencie, więc ja Aś. zrobię to tak na chwilkę, ale ci nie przejmuj. Ale nie, nie musisz wzywać Pana Boga w tym momencie. Jest, damy sobie radę na razie jeszcze z tym sami, yy, więc mamy tutaj różne dodatki. Natomiast yy, chciałbym, żebyś wpisała dodatek, wyszukiwała go. To są jakieś tam rekomendowane. Czy my z czegoś mhm. na razie tu potrzebujemy? Nie sądzę w tym momencie, natomiast potrzebujemy wpisz tutaj live. Jak zaczniemy wpisz, wpiszemy sobie live, to zobaczycie mamy dwie informacje, znaczy mamy wiele informacji, ale mamy między innymi informacje, gdybyś troszkę rozszerzyła tutaj nam teraz kolumnę. Mamy informację, że ten dodatek drugi, live share jest już zainstalowany. Nie? Jak go klikniemy, kliknijmy ten live share. Tutaj, o pięknie, dziękuję Ci. To zobaczcie, możemy, mamy ilość, mamy informacje o tym, kto jest jego twórcą. Widzimy Microsoft, czyli taki domyślny. domyślny. Autorzy tak naprawdę Visual Studio Code zostało stworzone przez jakiś tam zespół Microsoftu. Również ten dodatek, Live Share. Ok, nie jest on domyślnie instalowany, trzeba go doinstalować, do jeżeli go potrzebujemy. Mamy informacje, że możemy go odinstalować albo wyłączyć. Wszystko super. Mamy oceny jakieś, widzimy, że całkiem niezłe. 7 milionów ludzi zainstalowało, popularnie. Ok. A zobaczcie wyżej, mamy jeszcze dodatek, Justynko, jakbyś mogła go kliknąć dodatek Live Server. Ten dodatek wydaje się jeszcze bardziej popularny. I co on pozwala nam zrobić? Pozwala stworzyć serwer, o którym dużo też sobie musimy powiedzieć taki web serwer na naszym komputerze, który będzie nam symulował serwer, który byśmy gdzieś mieli. Na gdzieś, na innym komputerze, który jest, można gdzieś tam wynająć powierzchnię na nim, hosting, tak zwany, do tego sobie przejdziemy. Natomiast teraz ten live server pozwoli nam po prostu odpalić naszą stronę. Nie tylko jak plik html ale właśnie jak taki osobny komputer do wyświetlania stron. Do całego backendu można powiedzieć bo mimo że piszemy jakby ten indeks html odpowiada nam u nas za front czyli to co widzimy ten cały interfejs na razie tylko tekst ale to jest coś co użytkownik końcowy będzie miał to tak naprawdę duża część magii dzieje się po stronie serwera istnieje frontend i backend my na razie od strony backendu chcemy mieć tylko taki stworzony na naszym komputerze serwer który pozwoli nam Wyświetlać nasze zmiany, tak? przetworzyć naszą logikę i wyświetlić ją w przeglądarce. To jest, czy na razie to wytłumaczyłem cokolwiek, Justyna, czy tylko skomplikowałem. Mów szczerze. Nie, no. Nic. Okay, nic konkretnego nie. nie było, więc nic nie mogą. <laughs> bardzo dobrze. Natomiast musimy wiedzieć, że ten live server nam się tutaj po prostu przyda. Gdybyś mogła go zainstalować i też Wam zachęcam do tego, żebyście zainstalowali live server. Dokładnie. Proces instalacji następuje. Wspaniale, tutaj się widać, że coś leci, bo tam było ten. OK, został zainstalowany. Co on tutaj pisze? Bo ja przyznam szczerze, że nie do końca yy, widzę. O, może teraz będę widział lepiej. Już coś ścisnęłaś tam. Nawet przeniosłaś się w tym momencie na stronę GitHuba i widzisz tak. tutaj kod źródłowy tego rozwiązania. Natomiast nas to w tym momencie nie interesuje kompletnie kod źródłowy, bo my chcemy tylko skorzystać z tego narzędzia, a nie je rozwijać na przykład. OK, więc mamy już yy, zainstalowaliśmy. Przy każdym dodatku do Visual Studio Code. I taka jest generalnie praktyka. Mamy jakąś formę dokumentacji. Yy, więc tutaj tam dokumentacji, o, tutaj ktoś napisał, że jest bardzo zajęty. Mhm. Okej, okay, coś tam, coś tam M nam pisze ten twórca tego, yy, live server for server site pages like, PHP. Okej. Okay. PHP to je, PHP to jest język programowania, podobnie jak JavaScript. My podczas naszej nauki PHP nie będziemy się uczyć, ale mam dobrą wiadomość, że jak ktoś się nauczy się jednego języka programowania, to nie będzie miał problemu, żeby nauczyć się innego. Dobra yy, i teraz, Justynko, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Na pewno nie, ale po prawej stronie na samym dole pojawił się przycisk Go Live u Ciebie. Nie klikaj mhm. go, ale widzisz go, prawda? Tak. Wspaniale. Tak. Wspaniale. To teraz wyłączmy, może ten, czyli XA. Możecie bez problemu, jak tu klikamy XA, to nic się nie popsuje. Czyli Extensions Live Server, wyłączamy go Xem. Na górze, tą zakładkę nie jest nam potrzebna. Gdyby była potrzeba, można bez problemu do niej wrócić. Czyli obok indeks HTML mamy tak, wyłączymy sobie. No i dobra. I gdybyśmy teraz, naciśnijmy Ctrl S, może, żebyśmy sobie to zapisali, chociaż chyba nic się tam nie zmieniało, ale zawsze możemy. I wybierzmy ten przycisk Go Live. Naciśnijmy go. Okej. Okay. Uruchomiło nam się. I można powiedzieć I tak, zezwalajcie na dostęp, tu jest na waszym. Na, tam zezwalaj na dostęp, nic się złego nie stanie. I zobaczcie, teraz Ctrl plus może ze dwa razy. Okej, okay, tam lepiej było widać, szczególnie <laughs> miło, 5 dioptrii, na razie świeci na biało, zaraz postaramy się to zmienić, żeby nie świeciło nam na biało, natomiast zwróćcie uwagę, że tu pojawiło się już coś takiego jak nie ścieżka do pliku, tylko ścieżka do tego serwera u nas, na naszym lokal można powiedzieć, ten numer, nie będziemy w to na razie wchodzić bardziej, ale ten numer, który tu mówimy on jest po prostu numerem, inną nazwą dla nazwy lokal Gdybyśmy zamiast 127.0.0.1 wpisali dokładnie w to samo miejsce localhost, to mielibyśmy efekt podobny. To, co jest po dwukropku, nazywa się portem. Też nie będziemy w to wchodzić, bo to rzeczy backendowe, to nas nie interesuje kompletnie na tym etapie, a i nieczęsto będzie nas interesowało przez pierwszy rok nauki. No i później wreszcie mamy ten plik index.html, do którego który jakby uruchomiliśmy. No dobra. I teraz mam do Ciebie prośbę, Justyno. Czy mogłabyś zrobić tak, że po jednej stronie swojego ekranu masz Visual Studio Code, a po drugiej masz przeglądarkę. Wy uiniecie, przeciągnąć do lewej strony mm -hmm. i do prawej strony. I nam się pięknie, tak jak Tobie przez chwilą rozłoży. I teraz tutaj zobaczcie. Live reload is not possible without body or head tag. Już nam coś mówi, że nie jest coś możliwe, jeżeli nie będziemy używać jakiegoś tagu, body i head. Święta Teresa, co się narobiło? No dobrze, wróćmy może. Teraz zobacz, jesteś na zakładce z tymi extensions. Przypominam, że jak sobie klikniesz live server, na przykład teraz na tej zakładce live server, zobacz, po lewej stronie, tam gdzie mamy zaznaczoną lunch, tak, to wrócicie do dokumentacji, więc zawsze możecie wrócić do dokumentacji, jak chce się przeczytać, co to robi i tak dalej. Natomiast my chcemy wrócić do kodu i u nas to jest ta zakładka na samej górze z tymi dwoma kartkami papieru, okay, nasz Explorer, no i tutaj mamy ten plik index.html. Zobaczcie, ponieważ mamy tylko jeden plik, on nam zabiera dużo miejsca, ta kolumna, wystarczy jeszcze raz kliknąć na te dwie kartki papieru, na tą ikonę dwóch kartek papieru i schowaliśmy to i nie potrzebujemy. No dobra i teraz zaczynamy tak zwaną magię. Gotowa? Tak. Wykasowujemy ten witaj świecie cały, nie jest nam potrzebny. I używamy wykrzyknika. Czyli wykrzyknik i możemy kliknąć enter. O panie, jak nam pięknie tutaj coś, <gry> tylko nie widzimy, bo nam też, zobaczcie, przesunęło na dole pasek się pojawił. A, o, może, no, ale tak. rzeczywiście, możemy trochę więcej też przesunąć, tak jak to robisz teraz, jeśli ci tam przesunie. Nie ale to, to nie, nie musi się przejmować, to trochę może nam na razie zasłonić. Tutaj przesun, wyrównajmy. Dokładnie, jest idealnie. I zobaczcie, teraz użyliśmy takiego rozszerzenia, które nazywa się EMET to też jest rzecz to jest dodatek który jest już jednak wbudowany w Visual Studio Code. Emmet jest czymś co oczywiście spotkacie też w innych edytorach kodu, ponieważ Visual Studio Code nie jest jedynym edytorem kodu na którym się pracuje. Jest jednym z najbardziej popularnych dla webdeveloperów. Są inne popularne, niektóre są płatne, inne darmowe. Visual Studio Code jest darmowy i dzisiaj jest jakby Najpopularniejszym darmowym rozwiązaniem na rynku. Nie przypadkiem, ponieważ jest bardzo fajny. I to, co przed chwilą zrobiliśmy, wykrzyknik I tab pozwolił nam z szybkim takim skrótem, stworzyć całą strukturę dokumentów, którą potrzebujemy. Naciśnijmy proszę Ctrl S w tym momencie. Tylko. Oj, nacisnęliśmy to Ctrl S, ale chyba w przeglądarce. I dlatego tak. nam się coś takiego otworzyło. Dlatego chce nam zapisać jakby. Natomiast tu możemy nie w przeglądarce Ctrl S, a w Visual Studio Code musimy być aktywni. Dobrze. Mhm. I Ctrl S. Nie Udało tego. się kliknąć. Okej, okay. tak. w tym momencie prawdopodobnie yy, zerwało nam się jakby połączenie tutaj przez to, że nie mieliśmy wcześniej tagu head i body. Zaraz sobie powiemy. Natomiast tutaj masz port 5500. Wyłączmy live server i włączmy go jeszcze raz. Czyli naciśnijmy dwa razy, tylko powoli tak na port 5000 na dole. I tam po prawej stronie w Visual Studio Code. Dokładnie. O, wyłączyliśmy, zobaczcie, tak się w ten sposób wyłącza. Możemy don't show again, wiemy, wyłączyliśmy, on nam powiedział co zrobiliśmy i jeszcze raz ciśnijmy go live. Mhm. Czyli teraz znowu uruchamiamy, jakby znowu odpalamy nasz serwer. I zobaczcie, otworzyła się nowa podstrona, domyślnie, w przeglądarce, którą mamy domyślną, w naszym wypadku będzie to Chrome, można to zmienić w ustawieniach, wszystko, ale Chrome jest dobry do pracy. No i teraz, Justyna, proszę Cię, żebyśmy jeszcze raz coś w body napisali, cokolwiek. I naciśnieli ctrl s. Okej, okay, widzisz od razu efekt? Tak. Live server od razu nam wysłał tą zmianę do przeglądarki. Czyli zaktualizował treść. No i dobra. Idzie dobrze? Co Świetnie. na tym co w tym momencie cię przeraża najbardziej? Mów szczerze pewnie ten cały rok na. Co ów, będzie dalej? Właśnie. A nie zastanawiacie, się co tutaj się stało, co to w ogóle jest? Nie. No to jest nie. To, to, jest, to, HTML. Jest. to jest HTML. To jest dokładnie HTML. No dobra, nasz live serwer wymusił na nas, żeby taka struktura powstała, yy, ponieważ taka jest specyfikacja HTML -a. i i teraz może zanim w ogóle przejdziemy sobie popiszemy coś w html to powiedzmy czym to 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 jest. Jak możemy to sprawdzić, czym to, to to jest? Ale mamy internet, przecież. Wystarczy, że wejdziemy, wpiszemy sobie HTML, wpiszmy sobie HTML, ale o właśnie, wpiszmy tu Wikipedia. Znaczy nie Wikipedia, tylko HTML. A oczywiście Wikipedia nam tutaj wszystko Od powie. Od razu wyskoczy. Od razu, poczytajmy co oni tam piszą. Co się będziemy, tu wiesz, wymądrzać. HTML, Hypertext Markup Language, hipertekstowy język znaczników lub język znaczników hipertekstowy No i właściwie to można by już wszystko skończyć, czytanie w tym momencie. Nawet tak. mamy jakiś doc type. zobacz, to samo jest po prawej stronie u nich, co u nas. Tak. Mamy, mamy doktype, czyli typ Ale dokumentu. Tak co mają? Co mają? a p już mają, paragraf, p od paragraf, skróty tak działają oczywiście. Natomiast to jest najważniejsze, gdybyśmy chcieli teraz ten hypertext markup language, no to hypertext to jest yy, hipertekstowy. Yy, tu chodzi o to, że to jest język, który umożliwia tworzenie hiperłączy, czyli pozwala się przemieszczać między stronami. To, co każdy z nas zna jako linki tak zwane, no to to umożliwia właśnie technologia HTML. I to jest ta pierwsza część jakby tej definicji. Natomiast druga część markup language to jest język znaczników. Czyli to co tutaj już widzimy w tym naszym dokumencie HTML-owym, to są znaczniki. Ostry nawias otwierający, ostry nawias zamykający. I bardzo często jest tak, jak zobacz przy HTML-u Mamy znacznik HTML, to jest znacznik, który jest otwierający, natomiast na samym końcu tego dokumentu jest znacznik zamykający, prawda? Tak. Okej, okay. więc wszystko, co mamy na stronie. Teoretycznie powinno znajdować się i praktycznie też, a w rzeczy samej kompletnie nas to później nie będzie interesowało, nie będziemy o tym pamiętali, bo wszystko zrobimy skrótami. Znajduje się na początku coś takiego jak HTML i HTML na końcu. Ten pierwszy znacznik, który mamy, jakby na górze, on jest po prostu informacyjny dla przeglądarki. Warto go podawać. A jak go nie podamy. To będzie żyła strona, ale róbmy zgodnie ze standardami, czyli podajemy doctype tym dokumentu HTML. Dla kogo jest ta informacja? A no dla przeglądarki, która ten plik w tym wypadku odebrała od naszego serwera, tego, który sobie zainstalowaliśmy. Nasz serwer jakby, bo wróćmy już tylko jeszcze może na to, co się stało, żebyśmy sobie wytłumaczyli na ten 127.0.0 tam mamy. Y -hmm. Więc zobaczcie, na serwer teraz, gdybyśmy weszli sobie. To jest ten. A, to jest ten, oczywiście masz rację. Gdybyśmy weszli sobie teraz, kliknęli tutaj F12, albo zrobili jeszcze inaczej, to wybrali sobie te trzy kropki, trzy kropki po prawej stronie. A, widzisz, ty widziałeś te kropki, a ja już widziałem te dalsze kropki pionowe kropki, które są w przeglądarce. Ale jak widać, no tak. kropki oznaczają to samo, czyli bardzo często intuicja nam mówi też, że są ustawienia jakieś. Naciśnijmy mm -hmm. te kropki i tutaj zobaczycie, mamy coś takiego jak więcej narzędzi. I tam będziemy mieli narzędzia yy, dla deweloperów. Ctrl, Shift i I możemy kliknąć, albo F12, albo po prostu wejść tutaj i narzędzia dla deweloperów. Weźmy, kliknijmy. Kliknijmy to sobie i zobaczcie, tutaj zaraz pojawia się. Musimy kontrol minus parę razy wcisnąć, żebyśmy widzieli, co tutaj się dzieje. Ok, będziemy się tego wszystkiego uczyć. Pierwsze, co możemy zobaczyć, to elements. Zobaczmy, już tylko tam na górze po lewej stronie jest element, podstawowa, pierwsza zakładka. I to jest to, co dostała od tego serwera przeglądarka, bo zwróćcie uwagę, jesteśmy w przeglądarce. Co się tutaj stało. My wysłaliśmy, akurat to się zrobiło za nas, że otworzyła się ta strona, ale równie dobrze moglibyśmy to pisać z palca, tak jak spisujemy z palca jakąś nazwę domeny. I teraz wpisalibyśmy sobie 127.001 i wysłali to w świat, prawda? To mielibyśmy w tym momencie odpowiedź od strony. Yy, może spróbujmy tak zrobić bez tego indeks html, nawet Justyna, gdybyś mogła. Czyli wykasuj z okna przeglądarki, z tego paska przeglądarki indeks HTML, żeby był tylko do 5000. Zobaczymy, czy nam domyślnie ten live server potraktuje, znajdzie tego HTML-a tutaj. Znalazł nam. Czyli on domyślnie szuka. Jeżeli tak nie podajemy nazwy, to on sobie szuka indeks HTML i dlatego zwrócił taką odpowiedź. Czyli my wysłaliśmy teraz pod taki adres, akurat on się znajduje u nas na komputerze, ale formalnie to mógł być dowolny adres, wysłaliśmy żądanie, klient jakiś, Klient, często mówiąc, klient mamy na myśli przeglądarkę, jakieś urządzenie, które żąda. Nie klienta w sensie my, jako osobę, a jakiś klient do nas się dobija, no, tylko przeglądarka jest tym klientem. I ona wysłała żądanie na serwer, na ten właśnie, który sobie zainstalowaliśmy live server, którego port 5500 jest zajęty. Teraz mamy wiele portów na komputerze, moglibyśmy wiele stron postawić. Akurat tu jest 5500, mógłby być dowolny inny z puli bardzo szerokiej, wielu tysięcy portów. Więc taki port wysłaliśmy, na tym porcie nas serwer oczekuje, dostał prośbę, ty daj mi stronę, co tam masz, no i co zrobił? Odesłał ten plik jako tekst, jako taki właśnie tekst, który składa się ze znaczników i przeglądarka już u siebie, dostając ten tekst, przemuliła, przemieliła to wszystko, krok po kroku i stworzyła sobie jakby obiekty, wszystkie, które tu widzimy, czyli stworzyła sobie obiekt head, body, i tu wielu innych nie ma. Natomiast to, co my piszemy, jest tekstem, jest kodem. Przeglądarka robi z tego puzzle, czy tam kwadraciki, czy obiekty, może w ten sposób. Natomiast jakbyś mogła przejść jeszcze do network, mamy element przejść do network, wspaniale, i zrobić tutaj na przykład jeszcze raz spróbować wysłać tutaj coś. Może powiększmy tylko na chwilę Ctrl plus ze dwa razy, żebyśmy widzieli. Dobrze. Mhm. I spróbujmy Ctrl R, czyli jakby odświeżamy naszą stronę. Ok. Stało się to bardzo szybko, ale tutaj widzicie network, czyli połączenie. Widzicie, że pod ten adres 127, tutaj 001 został wysłane coś a właściwie my dostaliśmy odpowiedź. Też będziemy się tego z czasem gdzieś tam uczyć, są różne statusy, 200, prawidłowa odpowiedź, no nieważne. W każdym razie, gdybym teraz Wam chciał to bardziej tłumaczyć, byśmy za bardzo weszli w rzecz, której kompletnie w tym momencie nie potrzebujemy, natomiast, żeby była jasność, przeglądarka jest bardzo rozbudowanym narzędziem dla web-deweloperów, pozwala im ustalić mnóstwo rzeczy, eksperymentować, uczyć się, poprawiać, testować, jest świetna, no i używać nam wszystkim dobra więc mamy tutaj w networku po tym jak zobaczycie gdybyśmy teraz na przykład pozwól tylko, że ja pokażę coś jeżeli mi pozwolisz dziękuję yes. więc ja pokażę coś nie wiem wezmę sobie na jakieś stronę żebyśmy też promowali jakieś fajne strony przy okazji więc wchodzę sobie na stronę słuchajcie ad stream widzisz moją stronę znaczy nie moja to nie jest moja strona urania. O, astronomii, polska strona, bardzo fajna. No i teraz wybieram sobie to, co mówiliśmy przed chwilą, wezmę sobie F12. I to, co ty mi pokazywałaś, network nasz, wyglądało, że my wysłaliśmy i dostaliśmy dokument. A zobacz i zobaczcie, co się dzieje w momencie, w którym my tak naprawdę wczytujemy dużą stronę. Liczba rzeczy, które się tutaj wczytała, jest znacznie większa, przy czym ja wybrałem tylko CSS, a więc jak sobie wybierzemy all, to zobaczcie, ile rzeczy wczytuje pojedyncza strona. Mnóstwo. A teraz wam pokażę, bo przeglądarka nam pozwala na przykład ograniczyć, gdyby ten transfer nasz był bardzo słaby, na przykład slow 3G. Jesteśmy gdzieś daleko od masztu, nie powiem, w czarnej tej i próbujemy wczytać. Zobaczcie, jest wysłane na urania Edu. Oczekiwania, oczekiwania. No tu się i tak w miarę to Wczytuje, o widzicie teraz, wczytywanie, wczytuje się, pobiera obrazki, widzicie ile ten pending, oczekiwanie na to, że dostaniemy odpowiedź trwa. Tam, gdzie dostajemy 200, jest OK. Tam, gdzie jest fail, no czegoś się nie udało wczytać z jakiegoś tam powodu. 200 jest OK. I tak wygląda wczytywanie tej strony. To się dzieje po stronie serwera. Serwer dostał tylko od ciebie zapytanie o tą stronę, a tyle rzeczy zostało jakby wysłane ponownie. Zaraz się też będziemy, zaraz, co? może jutro. Będziemy się już taką, takie coś robić. No nie żartuję, więc tutaj macie wiele rzeczy też. Jeżeli zobaczycie, to, co jest tutaj pobierane, to dokument jest tutaj, tak? Możemy powiedzieć, że jakiś plik HTML-owy. Tutaj style CSS, które pozwalają nam coś ostylować, czy sprawić, że strona wygląda tak, a nie inaczej. Że kolumny są dwie i w ogóle. Co więcej, wszystkie te pliki, które do siebie ściągamy, możemy je nawet podejrzeć bez żadnego problemu, naciskając dwa razy. No widzimy, a tu bardzo prosty jakiś plik był, zaledwie dwie właściwości, tutaj padnik left i list style, o wszystkich się dowiemy, podstawowe, więc to tylko zawierał, więc wiele rzeczy tu się dzieje i na przyszłych web developerów czeka tu mnóstwo ciekawych informacji, natomiast na teraz nie ma to najmniejszego znaczenia. tylko? czy już wiesz, jak ta przeglądarka jest fajna? Tak. To, wróćmy, to wróćmy do Elements. Obiecuję Wam i Tobie, że będę się zmuszał do większej ilości pracy, jak przejdziemy przez ten y, początkowy etap naszej tutaj zabawy. Okej, okay. y, Słuchaj, bo ja mam u siebie, y, zaraz ustalmy, gdzie to się zmienia. Y, black. Black mam u siebie jeśli chodzi o Aha. przeglądarkę gdzieś jest ten tryb ciemny, Już dawno go nie używałem ale wiesz co mm -hmm. jeżeli wejdziesz teraz wy properties masz tam properties jakieś czyli wy tak naprawdę w swoje y... Słuchaj, nie, 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 nie 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 tutaj w ten obok tam jak to się nazywa to koło settingsy, obok trzech kropek masz to koło zębate no. o. I tutaj powinno być gdzieś dark mode jest u Ciebie preferences, poczekaj, zaraz po to trzeba ustalić, w preferences, team, team, team wybierz dark, team, 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 pierwsza, pierwsza właściwość, wybierzmy sobie team dark, o i będzie lepiej zaraz, jak to tam gdzieś się, nie wiem, czy tam się na dole zapisuje, czy, czy nie, tutaj się nie zapisuje, czyli trzeba x wcisnąć i powinien jak wyjdzie to już będzie dobrze. No. O, nie jest, a może kontroler, może reload? trzeba reload, o mhm. właśnie, o, ja mi się udaje, widzicie, na co dzień się z tego nie korzysta, ale mamy czarne balmy o nasze oczy, moje też szczególnie, yy, dobra, więc Justyna, zobacz, wróćmy do tego pliku index.html, prawda, po kolei mhm. sobie omówmy, co tu się dzieje, jeszcze raz może skasujmy, żeby przypomnieć sobie, skasujmy, czy pamiętasz, jak się tworzy taki, taką strukturę podstawową, skasujmy wykrzyknik. to, tak, Pien. wykrzyknik, i enter. a wskasujmy i zróbmy wykrzyknik nie i Tab. O, przy okazji, da, daję mały tip, Ctrl A, dobra, to jeszcze raz. Ctrl A? Raz. Nie, 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 zaraz nie. powiemy jeszcze raz, natomiast zróbmy teraz wykrzyknik i Tabulator, czyli wykrzyknik i Tab. I Tab, zadziałało również, prawda? Tak. Natomiast teraz, gdybyś chciała skasować, pamiętaj, że Kontrol A zaznacza ci cały tekst. Nie tak to no tak. przelatuj całość, bo to Kradzie. później może być dość długi dokument. Kontrol -A, <laughs> A pozwala nam zaznaczyć wszystko, all i w razie potrzeby wykasować. Ale my tego nie potrzebujemy. No dobra, więc pierwszą rzecz, którą mamy w tym domyślnym, pamiętajmy, że pracujemy na narzędziu anglojęzycznym, czy tworzonym przez Amerykanów, w tym, znaczy tam pewnie nie tylko Amerykanie pracują, ale przez amerykańską firmę. I mamy tutaj HTML. Lang. Zobacz, pierwsza rzecz, którą mamy w języku znaczników, to jest jakaś nazwa, która jest rozpoznawana przez język HTML. Język HTML nie jest językiem programowania, co nie zmienia faktu, że ma swoją składnię, czyli ma pewne nazwy, które rozpoznaje, które są zgodne ze specyfikacją, ma słownictwo. I pierwszym takim słowem, które rozumie, jest HTML. HTML mówi mu: OK, to jest znacznik, którym otwieram dokumenty. I on wie, że w ramach tego słowa można użyć różnych atrybutów. Czyli znacznik HTML ma atrybut. W niemal w każdym znaczniku, znaczy w każdym znaczniku możemy użyć atrybutów, czy tworzonych własnych, czy takie, które są, istnieją. I w tym wypadku istnieje atrybut, który nazywa się LANG, czyli language, który określa nam język, który jest używany w naszym dokumencie. Czy przeglądarka sobie bez tego nie poradzi? Ależ poradzi sobie, poradzi sobie niemal z każdym naszym błędem, czy niedopatrzeniem. Natomiast ta informacja mówi jasno: OK, dokument jest po angielsku, więc jeżeli ktoś czyta jego treść, to translatorze użyj wersji anglojęzycznej i czytaj wiadomo, nie document, bo po polsku gdybyśmy tu mieli lang.pl, to może by przeczytało title document, a po angielsku przeczyta document, Być może tak, bo nie wiem, czy dobrze bym powiedział. Więc yy, to jest ta różnica choćby. Więc tutaj dobrze było powiedzieć, skoro tworzymy polską stronę, zmieniamy lang na pl, na taki skrót. Lista oczywiście skrótów też jest elementem specyfikacji i PL od i.pl.polish w istocie mamy. Dobra, czyli to sobie podaliśmy na sam początek. Ten znacznik nam otwiera cały dokument. Ten na górze jest tylko informacją dla przeglądarki: DOC-TYP dokumentu HTML, żeby nie było wątpliwości, OK, bo są jeszcze inne określenia, czy były kiedyś inne określenia. Gdybyśmy chcieli według starszych standardów, to może coś innego, ale to w ogóle taka to w grę nie wchodzi, nie? czyli nie musisz się uczyć nic innego poza tym, że doktaj HTML. Później mamy ten HTML, znacznik. Zwróć uwagę, że ten znacznik się zamyka na końcu, prawda? No bo jest zamknięty. OK. Wszystko, co jest, budujemy teraz w środku, jest zagnieżdżone. O HTML-u mówimy, że to jest język zagnieżdżony, w którym zagnieżdżamy elementy. OK? Można na to patrzeć jako model drzewa, gdzie mamy pień, który jest HTML-em, mamy jedną gałąź, która odchodzi do HEAD, i jedna gałąź, która odchodzi do body. W headzie umieszczamy, upraszczając, wszystkie informacje potrzebne w jakiś sposób w przeglądarce. Czyli temu klientowi, który będzie to wyświetlał ten dokument HTML. To będzie może być przeglądarka mobilna, czy przeglądarka desktopowa, whatever. Nie ma znaczenia. Natomiast te informacje ustalamy. I tutaj podstawowe informacje, które się pojawiły, tych informacji może być znacznie, ale to znacznie więcej, a może ich w ogóle nie być, tak. One coś, niosą jakąś treść. I pierwszą treść, którą tutaj mamy, są to typy typ znaczników meta, które są, są właśnie znacznikami informacyjnymi. I pierwszy meta mówi nam tutaj jakiś atrybut, bo już tej konwencji się trzymajmy. Mamy tak, i atrybuty w środku. Atrybut carset, tak, który wskazuje nam na wartość, znak równości, i w cudzysłowie piszemy wartość tego atrybutu. W tym wypadku UTF-8. UTF-8. Zresztą widzisz to w dokumencie, ale jak spojrzysz na dół, na dół Visual Studio Code, to też zobaczysz. Może ja to w sumie przełączę na inny widok. Widzisz na dole, prawda? UTF? 8 Tak, tak to, yy, to oznacza, że ten dokument jest kodowany w UTF8, czyli w takim systemie zapisu znaków, który zawiera również polskie litery i wiele, 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 wiele innych liter. I to tyle musimy wiedzieć. Jeśli zapisujemy coś w UTF-8, to możemy korzystać z polskich liter wszystkiego i to jest dzisiaj standard i nie przypadkiem znalazło się to w tym wtworzonym dokumencie, ponieważ jest to powszechne użycie. Musimy wskazać przeglądarce, bezpiecznie wskazać przeglądarce, że to jest UTF-8, żeby nie wystąpił w jakichś sytuacjach, że on nie, nie, nie rozumie polskich liter. Więc my po pierwsze zapisujemy za nasz dokument jako UTF-8 i domyślnie jest, nie musimy nic tam grzebać. UTF-8 na dole widzimy, to sam dokument się zapisuje w ten sposób, koduje. Natomiast również my informujemy przeglądarkę, słuchaj, dokument, który ci przesyłamy jest w UTF-8. Aha, no to dobrze, no i spoko. Jakbyśmy tego nie dali... Zapewne nic w nowoczesnych przeglądarkach by się tutaj nie popsuło, natomiast pewne rzeczy lepiej dać, a nie wierzyć, że się nie popsuje. Więc mamy jedną rzecz. Druga rzecz to, ponieważ mamy tutaj edge'a jakiegoś, którego już tam tak nie występuje, to już nie wiadomo po co to jest dodawane, ale jest, to generalnie oznacza pewnego rodzaju kompatybilność ze starszą przeglądarką Microsoftu, która dzisiaj nie jest wspierana. I, czyli Internet Explorerem, który ma się tam w trybie Edge, to kompletnie nie ma znaczenia, co to oznacza już, ponieważ skoro tam jest, to niech sobie zostanie, natomiast nawet jak to usuniecie, to nic złego się nie stanie. W skrócie, lepiej więcej niż mniej. Ktoś może powiedzieć, ale zajmuje to miejsce w pamięci. Dajcie spokój. Bity, kilobajty, kilobity, kilobity są, kilobajty. Kilobity też, ale kilobajty przede wszystkim. Mhm. Yy, dobra, dobra, więc to, co to nam zajmuje, jakby sama treść, to nas nie interesuje to jest kompatybilność bardzo starych przeglądarek to nam nie rozwiązuje jakichś tam dużych problemów natomiast zmierzam do tego, że Mike yy, dlaczego to się znalazło w tym miejscu, jako polecane w tym skrócie, ponieważ Microsoft zarówno jest Edge'em Tworzył Edge, tworzy edża, jak i przeglądarkę, jak i tworzy to rozwiązanie Visual Studio Code. Więc może dlatego, nie wiem. Okay. Natomiast jest to mało potrzebne. Kolejne meta, które nas informuje, jest już bardzo ważne, najważniejsze, można powiedzieć. To jest meta, którego atrybut widzimy, tutaj mamy viewport, czyli nasz wyświetlacz jakby. I ono mówi przeglądarczy, że strona, która przygotowujemy, ma zachowywać się tak, jakby była przygotowana również na urządzenia mobilne. I o tym bardzo dużo będziemy sobie mówili. Samo to, oczywiście, ten znacznik nie tworzy strony mobilnej, strony responsywnej. Natomiast przeglądarka wie, jak ma się zachować, i sobie w przyszłości, jak przejdziemy do stron mobilnych, to sobie o tym poopowiadamy. Prawda? Dobra. Mhm. I zobaczcie wszystkie te meta. Właściwie yy, moglibyśmy tutaj jeszcze trochę, bo gdybyśmy chcieli, zobaczcie jeszcze, yy, sprawić, żeby inaczej nam się wyświetlało. Ten yy, tekst teraz, gdybyśmy go pisali, to nam się w edytorze kodu rozszerza. Wychodzi, pojawia się na dole ten, mm. tak. To gdybyśmy chcieli, żeby nam się ładnie zawijał, to wszystko to oczywiście możemy zrobić. No to zróbmy to. Sprawdźmy, czy to może jest w view taki efekt, a może w edit. Sprawdźmy. Na górze view, szukamy word wrap. OK. No i zobaczcie, zwinęły nam się. Wtedy mieliśmy jedną linię, że musiała się zmieścić w jednym wierszu. Teraz jest tak, że mogła przejść do drugiego wiersza. To nam nie przeszkadza w żaden sposób, bo to jest ciągle jeden. Nawet widzimy, ta szóstka przeszła po prostu do nowej linii, ale ciągle jest szóstką. Tak? ciągle jest tym samym wierszem, jakby. OK. Tak widzimy obok: jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę. Numer wiersza. OK. Prawda? No dobra. Więc mamy tutaj kolejną rzecz, którą przejdźmy, to zobaczcie, zwrócił scena też uwagę, że te meta nie wymagają zamknięcia, nie mają tego znacznika zamykającego. Nie, bo zobacz, mm -hmm. tam nie ma między nimi żadnej treści, nawet więc to bez sensu, nawet gdyby tam miały, prawda? że meta zamykający, Okej, okay, nie ma takiej, czasami nie ma takiej potrzeby, a czasami nie ma takiej możliwości, więc tutaj nie ma takiej możliwości, żeby zamknąć jeszcze ten meta, ale one są po prostu, one nie mają czegoś pomiędzy, one nie przechowują treści, one po prostu zawierają same w sobie treść w tych atrybutach, które są, czyli meta, name, viewport i zawartość, content a zachowuj się tak żeby szerokość urządzenia była równa szerokości ble 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 i in, skala nie będzie 1 do 0. To nam na razie nic kompletnie nie powie ani tobie. Natomiast to jest podstawa tego żeby strona się dobrze zachowała dlatego też się to znajduje. Wreszcie mamy ten tytuł, który coś zobaczymy efekt stwórzmy sobie tutaj yy, frontowiec napiszmy Fron, frontowczyni. Dobrze i weźmiemy Ctrl S. I zastanawiam się, czy zobaczysz gdzieś efekt naszej pracy, tego title. A zwróć uwagę na zakładkę w przeglądarce. Mamy kilka zakładek. Tak, o, oczywiście. To jest między innymi tutaj. To też korzystają wyszukiwarki z tej informacji, ale też widzicie tutaj frontowczyni, to zostało przeniesione w to miejsce. Najważniejsza sprawa, title ma zamykające, bo coś jest pomiędzy nim. Czy warto się uczyć czegoś takiego na pamięć? Nie ma żadnej potrzeby, ani byłoby to kompletną głupotą, ponieważ to są rzeczy, które potem po prostu wchodzą wam w głowę przy praktyce, przy wielokrotnym napisaniu, zobaczeniu. Uczenie się tego na pamięć miałoby się kompletnie z celem. Nie jest to nic important, prawda? To po prostu wam wejdzie do głowy. Jak się nauczycie na pamięć, to zapomnijcie, jak nie będziecie używać. A jak będziecie używać, ale nie będziecie zapamiętywać, to i tak zapamiętacie, bo tak to działa nasz mózg. Więc teraz zobaczcie, mamy ten head i head zamknęliśmy, nie? Jakby te wcięcia nam pomagają jeszcze powiedzieć, że coś jest zagnieżdżone. One nie są wymagane w żaden sposób przez program. Jest to tylko i wyłącznie kwestia edytora, że więc tak jak mamy head i meta wcięcia, to one są tylko i wyłącznie przez nas stworzone, prawda? Dobrze. I mamy drugą część. Head zamknęliśmy, dobrze, ta główna, czyli mamy strona składa się z głowy i z ciała. Jest to jakoś tam y, nawet ma to sens do zapamiętania. W sensie łatwo nam zapamiętać. No i w body cała nasza strona jest przechowywana. I zwróciłaś uwagę, że na jakiejś stronie był znacznik P. Tak. Napiszmy sobie po prostu. Y, możemy to napisać tak. Napiszmy P i zróbmy. wiesz, znaczy, napiszmy P. Po prostu P i zobaczmy, co się dzieje. Podpowiada nam nie Emet. Znowu widzimy ten emmet czyli ten powtórkę, jeżeli klikniemy teraz Enter. To automatycznie nam zobaczcie, stworzy ten znacznik. I nawet nie musieliśmy pamiętać, że jest zamykający, chociaż tutaj ta treść pomiędzy, by nam sugerowała, że coś musi być. No to napiszmy teraz wreszcie poprawnie, tak jak powinniśmy. Yy, witaj. Świecie. Hello world. Czyli witaj w świecie. Yy, zróbmy Ctrl S no i właśnie pojawiło się no. witaj świecie, które tutaj widzicie i teraz już w tym momencie jesteśmy ciągle nie przypadkiem w narzędziu deweloperskim, przeglądarki i teraz zobacz Justyna, masz tam taki widok jakby telefonu, a masz element po lewej stronie masz widok telefonu i po jeszcze po lewej masz strzałkę użyjmy mm -hmm. tej strzałki i wskażmy sobie element, który chcemy poddać inspekcji naciśnijmy na ten element i zobaczcie, po prawej stronie, niżej już, macie kolejną rzecz, którą wam przeglądarka podpowiada: styles, style. Style, które tutaj widzicie, są stylami domyślnymi, wbudowanymi w przeglądarkę, które mówią, jaki tam ma być margines, jakie coś ma być w ogóle. I my oczywiście, docelowo tworząc stronę internetową, tworzymy te style sami, ale gdyby ktoś Chciał odpalić stronę, po prostu tekstową, którą wyświetli w internecie, to w istocie nic by nie musiał już tutaj dodawać, tylko mógłby tą stronę opublikować. Oczywiście po dodaniu jakiejś tam treści. Okej. Okay. My natomiast będziemy oczywiście chcieli różne rzeczy dodawać, więc cała nasza strona będzie się znajdowała tutaj w Body. Cała nasza strona będzie znajdowała się w Body. No i Body też jest zamknięte. I jakby kończymy temat HTML-em, stworzyliśmy sobie stronę. Dobra. I to jest, yy, to jest powiedzmy yy, zupełna podstawa. A teraz, Justyna, mam dla Ciebie zadanie pierwsze i dla Was również, jeżeli się z nami uczycie, chciałbym, żeby zamiast tego, witaj świecie, znalazł się tutaj jakiś artykuł o świecie. Chciałbym, żeby znalazł się artykuł. W którym będzie nagłówek, w którym będzie jakaś, jakaś, jakaś treść. I będzie kilka, te treści będą w kilku akapitach. Mm -hmm. Zupełnie podziałamy sobie na spontanie. Mówiliśmy, że P jest skrótem od paragrafu, od akapitu naszego. Okej. Okay. Jaki mógłby być skrót w HTML-u rozpoznawalny od artykułu, gdybyśmy oczywiście mówili po angielsku? Może artykuł? Artykuł. Artykuł. No skrótem będzie sam nazwa artykuł. Więc napiszmy sobie artykuł tutaj, tak? W sensie spróbujmy, bo możesz to napisać na dwa sposoby, tak jak pisaliśmy artykuł i zrobić tab, czy tam enter, a może po prostu zacząć pisać znacznik. Więc kasujmy sobie to witaj świecie mhm. na razie i napiszmy ten a, znacznik artykuł. Ok. Nawet podpowiada. Jeżeli byś teraz tak. patrzyła na ekran monitora, to mógłbyś podpowiedzieć. Zróbmy sobie Enter. Tutaj. Nie musimy, ale możemy, żeby nam się ładnie to. I już coś nam tutaj gdzieś, może jeszcze nie pokazuje błędu, ale widzimy, że dziwny jakiś biały znak się pojawił między a Body. Dodatkowy nawias, który jest niepotrzebny. Mhm. Dlatego te Entery też nam tutaj ułatwiają. OK, zróbmy sobie Enter. Po body jeszcze, znaczy, partikul, zróbmy sobie enter. Zaraz ci pokażę jeszcze, jak możemy to uniknąć tego problemu. Natomiast na razie napiszmy. Zobaczcie, HTML tworzy wiele znaczników, które odpowiadają rzeczywistej roli danego elementu. Kiedyś, w dawnych czasach, było tak, że mieliśmy znacznik div i p, ich się najczęściej używało. Div to był zbiornik na wszystko, na cokolwiek. Na menu, na, na artykuły, na grafiki, na galerie, na wszystko, a P był zbiorem tekstowym, jakieś tam teksty. Teraz mamy teraz od wielu, wielu lat już mamy znacznik artykuł, który mówi, dobrze, jeżeli chcesz w jakiś sposób stworzyć artykuł, tym artykułem nie musi być koniecznie wpis na blogu, to może być jakaś treść w formie tekstowej o danym elemencie, no to nazwij go artykuł. Teraz chcielibyśmy stworzyć jakiś nagłówek w formie y, tytułu. Po angielsku nagłówek to jest heading, o ile dobrze pamiętam. Heading, ponieważ jest znacznikiem jeszcze z tych zamierzchłych czasów, najpierw były stworzone także od H1 do H6, czyli od znaczenia. Podstawowy nagłówek to jest H1. H2, tak jak spisz treści w książce dokładnie, bo tak to było na początku tworzone. Więc stwórzmy sobie znacznik H1. mogę. Możesz numerzką również, ale jak widzisz, nie ten. Nie, no, zapnij. Okej, okay. mm -hmm. o dobrze jest takie, że Visual Studio Code domyślnie zamyka ten znacznik też, nie? Nie trzeba go mm -hmm. pisać i zamykać. Okej, okay. i teraz jeżeli chcesz tytuł, mogłaś to, bo to jest kwestia też przyzwyczajenia. Zobaczcie, czy H1 dobrze jest robić ten? No można. Być może przejrzyste byłoby to, gdybyśmy zrobili to w jednej linii na przykład, bo to jest krótki znacznik, nie? Który tam tylko jest ten. Więc możemy mm -hmm. zaraz, możesz zrobić ale... to, tak? tak e, możesz to jest kwestia tylko i wyłącznie wyboru, i później upiększania. To napiszmy tutaj artykuł o. o frontowcach. Czemu nie? O frontowcach. No dobra, więc mamy. Zróbmy kontrolę S i zobaczmy, czy ten artykuł o frontowcach się gdzieś tam pojawi. Pojawię, Gdybyśmy mogli troszeczkę w prawo przesunąć to, o właśnie, zobaczcie, wszędzie prawie możemy ruszać tymi. Mamy artykuł o frontowcach. Zobaczcie, że nasza strona jest ograniczona tym tutaj kolumną. Gdybyśmy jeszcze bardziej przesunęli, to artykuł o frontowcach zmieściłby się nam w tym miejscu. Czyli w pewien sposób. Domyślna strona, którą tworzymy, jest responsywna, czyli zachowuje się responsywny, to znaczy reaguje na to, jak wielki jest ekran. Czy właściwie jak wielkie jest okno przeglądarki, bo ekran twój jest duży, natomiast okno przeglądarki ma mało miejsca. Więc to jest taka domyślność, można powiedzieć, responsywna, że przeszedł na dół, jak brakowało miejsca. Ale o tym będziemy się długo uczyć. Więc mamy artykuł, w którym stworzyliśmy sobie artykuł o frontowcach. Stwórzmy dwa kapity P może. Dobra, w środku, wiadomo, jeszcze w artykule. Czyli pod H1 moglibyśmy sobie stworzyć pierwszy P. Zróbmy, tak, i poczekaj. I zróbmy tutaj, napiszmy Lorem. Zobaczymy, czy nam pod. Po prostu Lorem, tak jak znamy z angielskiego, i naciśnijmy Enter. Albo tam. Zobaczcie, domyślnie też ten emet działa w ten sposób, że jak potrzebujemy wypełniacza, to bardzo szybko nam Lorem po prostu wygeneruje słynne Lorem Ipsum. Okej, okay. możemy zaznaczyć teraz całe nasze P, jeżeli chcemy. I je skopiować po prostu niżej też. Zróbmy Ctrl S. I zobaczmy, co nam się wydarzyło. Świetnie. Mamy dwa kapity. Możemy tworzyć w ten sposób naszą y, stronę. Y, no dobra. Jeszcze jedną rzecz chciałem dzisiaj pokazać, bo kończymy. Nasza godzina dobiega. Y, mniej więcej godzina dobiega końca. Y, chciałbym, żebyśmy weszli w ustawienia. Naszego Visual Studio Code. Mianowicie poprzez file. O właściwie powiem co, najpierw, co chciałbym, żebyśmy zrobili. Chciałbym, żebyśmy zrobili, żeby nasz kod się ładnie formatował przy każdym jego zapisaniu. I Visual Studio Code ma taką możliwość. Co więcej, jest mnóstwo dodatków, które formatują kod według jakiegoś tam innego sposobu. Możemy ten sposób również sami oczywiście określić. My skorzystamy z domyślnego sposobu, który możemy sobie aktywować właśnie w Visual Studio Code. Więc wejdźmy do, do file. No, Czyli na samej górze mamy po lewej stronie mhm. ok, mamy preferencje, dokładnie, mamy coś takiego jak settings, i tutaj możemy bardzo wiele rzeczy wybrać. Mamy wyszukiwarkę na górze, więc yy, zobaczcie, możemy na przykład wybrać w autosave, Nie chcemy, niech tam, yy, przecież możemy chcieć, ale załóżmy, że nie chcemy, żebyśmy widzieli to zapisywanie na razie. Wpiszmy sobie tutaj format. Słowo klucz, które nas interesuje, format. Po angielsku i zobaczmy teraz. Mamy y, coś takiego jak format on paste, czyli na zapisanie. E, przepraszam, format on save na zapisanie. Na paste to nie jest na zapisanie, tylko na wklejenie. Na save dokładnie, zaznaczmy to i to wystarczy. Tutaj y, już y, wszystko. Możemy zamknąć settingsy, bo otworzył nam się jako plik na górze. X, OK, zamykamy. I teraz zrób, zróbmy Ctrl S. OK, i sformatowało nam w domyślny sposób, więc nie musimy się martwić o to docelowo, czy będzie ten, on nam proponuje, OK, haj jedynkę zrób w jednej linii, bo to jest zazwyczaj tytuł, niech to będzie ten, yy, na przykład, tak, będziemy, więc jakby za nas pewne rzeczy robi. Tutaj dodał sobie dodatkowe przerwy między head a body, ktoś mógł powiedzieć, że za dużo, ale niekoniecznie yy, jest, jest, jak jest w porządku. Yy, Justynko, gdybyś mogła jeszcze rozszerzyć Visual Studio Code na cały ekran. Mm -hmm. Bo już właściwie kończymy, to jeszcze jedną rzecz chcę Wam zwrócić uwagę. Mamy coś tak, tutaj coś takiego jak spaces, przestrzeń tutaj, spacji. Cztery na dole. Na dole. Żebyśmy jeszcze. Ten, a ok. I gdybyś zmieniła sobie na przykład na dwie, wybierzmy i wpiszmy tutaj tak naprawdę akcję. Aha, musimy oczywiście Indent Using Spaces, czyli to co mamy, możemy wybrać, jeżeli chcemy. I wybierzmy sobie dwa. Domyślnie mieliśmy cztery, wybierzmy dwa. Ok. Enter, rzecz jasna, i Ctrl S, i zobaczcie, teraz nam się powinno, te przerwy zmniejszyły. I myślę, że tak będzie nam wygodniej pracować, że dwa, dwie spacje nam wystarczą. Oczywiście, dla każdego coś miłego. I tym sposobem, dzięki Tobie, Justyna, wiem, że się wymęczyłaś dzisiaj strasznie, ale bardzo Ci dziękuję mm. za to. Był to na pewno trudny dzień, pierwszy. Czy, czy masz ostatnie jeszcze jakieś pytania, czy już kończmy to i. Kończymy. czy tego. Kończmy już to. Jeśli Wam się podobało, to, to fajnie, bardzo się cieszymy. Nawet jak Wam się nie podobało, to będziemy to robić dalej. Nie ma opcji. No i zapraszamy, bawcie się z nami, będziemy się dużo rzeczy mogli wspólnie nauczyć. Staram się na koniec powiem, wyważyć między szybką nauką a wolną nauką. Na pewne rzeczy, Justyna, zwracaj mi uwagę, jeśli uznasz, że coś nie jest wytłumaczone dobrze, powinienem się skupić, bądź też tym reprezentantem osób, które mogą czegoś nie rozumieć. Będę cię starał dopytywać o rzecz, po to, żeby sprawdzić, czy je rozumiesz. Natomiast no, na, pod, na tym dzisiejszym materiale wiele się działo, myślę. Trochę rzeczy powierzchownie omówiliśmy, ale też o to chodziło, mm -hmm. żeby gdzieś tam sobie to zaczaić, żeby. Jest Visual Studio Code, na którym pracujemy. Jest przeglądarka, która nam pozwala wyświetlać treści, które dostajemy i która też pozwala nam testować te treści, testować naszą pracę i to nam się wszystko przyda w najbliższych spotkaniach. Więc bardzo ci dziękuję i do zobaczenia w kolejnym naszym spotkaniu. Dziękuję wam wszystkim również. Ja bardzo dziękuję. Do zobaczenia.